Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jesteśmy na koncie na Xboxie, co 12 tysięcy FIFA Pointsów może wam dać w FIFA 20, jeżeli zastanawiacie się jeszcze nadal nad kupnem FIFA Pointsów, no bo nawet miesiąc od premiery nie minął i naprawdę karty są sporo warte. Czy zainwestować aż tak duże pieniądze w tą grę, żeby kupić coś dobrego, trafić, mieć nadzieję na trafienie coś dobrego, czy lepiej nie? Prawdopodobnie lepiej nie i spaczek za nagrody Vision Rivals i Food Champions coś dostaniecie, ale chciałbym wam pokazać, co możecie dostać z paczek za 12 tysięcy FIFA Pointsów. Ja tutaj mam przygotowane, znaczy nie mam nic przygotowane, mam przygotowane 12 450 FIFA Pointsów, bo jeszcze mi zostało. No i te dwie rzadkie paczki, które dostajecie zawsze, jeżeli kupiliście wersję Ultimate bądź tą jeszcze średniejszą. W każdym razie otworzymy te paczki, zobaczymy, co będzie w środku, no i zobaczymy, czy to się opyla. Mam nadzieję, że wam się taki materiał spodobał. Łapka w górę, subskrypcję sprawdźcie, czy macie, bo nieraz uciekają. Czerwony guzik i tam dzwoneczek jest obok, to musicie to zobaczyć. Zaczynamy otwieranie. Zanim przejdziemy jeszcze do pierwszego otwierania, razem z tymi paczkami dajcie znać, zanim otworzymy w komentarzu, jak myślicie i jaki overall będzie największym overallem przez 12 tysięcy FIFA Pointsów. No i te dwie paczki specjalne, które dostajemy. Otwieramy pierwszą, zobaczmy, co w środku. Nagrywa się. Czy będzie walkout, to zaraz zobaczymy. Nie będzie walkoutu, ekrany idą za szybko do przodu i to będzie maksymalnie 82 overall. No i jest to dokładnie 82 overall. Dolani, ta karta z 2-3 tysiące może, bo jest, jego infor na pewno jest często używany. Zobaczmy, no niecałe 2. Plus paczka kontraktów, Kaumę wyślimy na transferową. Jeszcze mamy za tą paczkę kontraktów, no to tego nie chcecie na pewno oglądać. Wow, kontrakty. Ale druga paczka za 25 tysięcy i zobaczmy, czy EA coś nam da. To jest paczka od EA, więc oni tutaj wkładają różne rzeczy. No niestety, nie będzie walkoutu, nie będzie nic ciekawego. No i też 82. Tak, Juan Mata 82, więc 2 razy 82. Spoko, przynajmniej tyle, chociaż dwie karty, które nie są tak dużo warte, a można trafić na przykład 81 Sissoko, który jest mega dużo warty. Dobra, otworzę dla was pierwszą paczkę za 7,5 tysiąca. Nie ma paczek specjalnych. Specjalnie to robię bez paczek specjalnych, bez kart specjalnych. Zobaczcie, co będzie w pierwszej paczce, a później pokażę wam te lepsze paczki tam, gdzie będą, no właśnie, tam, gdzie będą chociażby ekrany, tak? Wszystkie ekrany wam pokażę i jeżeli będą jakieś drogie karty w środku, to też wam pokażę. A tak, po prostu skrócę ten materiał maksymalnie, żebyście nie mieli problemu właśnie, że macie za dużo do oglądania, gdzie nic się nie dzieje. Otwieramy, zobaczmy, co będzie w najlepszych paczkach. O, jest szansa na walkout, zobaczmy. Są ekrany pierwsze i to dosyć szybko, bo nie otworzyłem kampem prawdopodobnie. Albo i nie, to będzie Ildzik. Pierwsze ekrany, całkiem przyzwoicie, bo nie wiem, otworzyłem 4-5 paczek, a tu mamy 84 overall w paczce. Bardzo spoko karta, co prawda, no około 4000, więc pozytywnie wysyłam na transferową, reszta do klubu. I pierwsze ekrany, no mówię, zaraz zobaczymy, ile mamy tych FIFA Pointsów. 11700, więc tak jak mówię, bardzo szybko pierwsze ekrany, oby to by była zapowiedź czegoś dobrego. O, jest szansa na kolejny walkout, no niestety ekrany, ale zobaczmy, Anglia prawy obrońca, SPD Anderson, tak, Anderson, drugie ekrany po 1000 coś FIFA Pointsów było, tak mi się wydaje, kolejne. Żeby były kolejne ekrany, zaraz zobaczymy, jaka jest wartość tego Hendersona. Niezbyt duża, 3000 plus minus. No spoko, ale niestety nic więcej. I w tym momencie spadliśmy do 10350 FIFA Pointsów i lecimy dalej. O, może teraz walkout? Nie, ekrany znowu, ale są ekrany numer 3. Lewy obro... Nie, to będzie Inform z Hoffenheim. Zobaczmy jego statystyki. No, to na pewno nie będzie karta, która sprzeda się za więcej niż 10 tysięcy, ale o dziwo jest to najdroższa karta, jaką dzisiaj trafiamy. Może coś być jeszcze w środku, ale niestety nie, no... czemu tak dużo? Jakby nikt... Chyba sprays fixował. Nie, dobra, widać już, ile jest warty. No dobra, squixelujmy wszystko.
ale jakoś tak mega dobrze to nie wychodzi. Wendel tutaj jest warty około 3000. No i ile mamy wapońców? Na razie 3 paczki wam pokazałem, a straciliśmy około 4000 wapońców. Zobaczymy, mamy jeszcze 8000. Wyszłoby na to, że powinniśmy jeszcze 6 paczek obejrzeć. Czy tak będzie? Zobaczmy. Zobaczmy od razu, co w tej paczce jest. Czy jest coś dobrego? Farol. O! Może teraz walkout ich, please! Nie, znowu ekrany. Z Kolumbii naś... O, Davinson Sanchez. I to jest najlepszy traf. 93 obra. Sprawdzę szybko na Foodbinie jego cenę. Foodbin.com. Wpisujemy sobie Davinson Sanchez. I uwaga, jego cena to 32 tysiące na Xboxie. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo pięknie, bardzo mi się to podoba. Pierwsza dobra karta i to 83 overall, więc bardzo, bardzo dobrze. No i wreszcie w ogóle karta, która coś kosztuje. Bardzo dobrze, przechodzimy do kolejnych. Tylko jeszcze no jeden walkout za 12 tysięcy FIFA-pońców to chyba by wypadało nawet. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeszcze sporo paczek przed nami. 6000 FIFA-pońców właśnie minęło w tym momencie, zobaczmy. O, ja akurat trafiłem na ekrany idealnie. Francja, Esio? Espeo, feki jest, prawda? Nie. Inform. Inform z Montpellier, Mule. Drugi inform dzisiaj trafiony. Akurat jesteśmy mniej więcej w połowie tych paczek, a więc mieliśmy chyba 5 ekranów, ani jednego walkoutu. Oczywiście około 10 tysięcy taki traf jest warty. Niestety niezbyt dużo, no ale dobra. Mieliśmy 5 tych ekranów. Czy będzie walkout? Zostało nam 5850 FIFA pońców. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden walkout będzie jej. Naprawdę. Eder Militao! Eder Militao był w paczce! Coś dobrego wreszcie, nie ekranowego. To nie jest dużo, bo to jest... No dobra, jest dużo, bo to jest 20 tysięcy około, więc okej, bardzo dobry traf, drugi najlepszy dzisiaj. No i jak widać, nie potrzeba ekranów, żeby trafić coś dobrego, więc bardzo, bardzo spoko, że takie trafy są. Właśnie Eder Militao czy Sissoko to są trafy, gdzie jeżeli nie macie tych ekranów, to chcecie takie karty mieć w paczce tutaj. O! I okej, od razu szansa na walkout po tym, ale oczywiście nie będzie, będą ekrany. Brazylijski lewy pomocnik. A, Piemonte karcie. Wolałbym chyba Felipe Andresona, ale Douglas około 10 tysięcy myślę, że też powinien kosztować. Zaraz zobaczymy jego cenę. Bardzo dobre dwie paczki, jedna po drugiej. Zobaczmy. No i widzicie, taki Douglas Costa kosztuje mniej niż taki Felipe Anderson. Nie Felipe Anderson, na pewno niż Felipe Anderson też, ale mniej niż Eder Militao. No ale dobra, dwie brazylijskie bardzo fajne karty, około 40 tysięcy zarobiliśmy na nich, więc lecimy dalej. O, może walkout, może wreszcie, jednak nie. Hiszpan, Espeo, Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia. Nie, naprawdę, liczyłem, że jednak w tym odcinku będzie taki wow, jednak da się coś trafić. Jednak jej będzie wiedziało, że nagrywam i będzie spoko, ale jednak wychodzi na to, że nie. 83. Jeszcze dzieci krzyczące na zewnątrz, to jest cudowne uczucie. Otwórzmy jeszcze jedną paczkę dla was, tak jedna po drugiej, może zadziała tak jak ostatnio. Czy zadziała? Nie, nie zadziała, ale może coś dobrego w paczce, zobaczmy. Sissoko! Sissoko! Nie, czerwisz. O! Może tym razem? Nie. O, może Esio? Esio. No nie, już trafiłem tego pajaca i mi się to jest déjà vu. Ble, no niestety, no jest to słuchanie. Nie, może 100-150 tysięcy końców zarobię. Może nie, no może trochę więcej, to my. No ale w każdym razie nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, no i. Jeszcze około 20 paczek nam zostało, więc 21 paczek, więc trzymajmy kciuki. No, i trafiliśmy kartę nieświecącą za 5000 gońców. Myśliwego trafiliśmy po prostu w jakiejś randomowej paczce, nie ma go na rynku, więc jeżeli taką kartę byśmy wystawili, to 5000 w kieszeni. No dobra, 4 paczki do końca, wszystkie wam pokażę. Nie wiem, czy się spodziewaliście tego, czy się nie spodziewaliście, że taki bullshit jest w paczkach.
Można się tego spodziewać, dlatego najlepiej, jeżeli kupujecie w Fapońcy, to nie paczki za 7,5. Paczki za 7,5 są spoko, wiecie, w pierwszym tygodniu FIFA, gdzie po prostu nie ma innych paczek, ale kiedy już wychodzą co jakiś piątek, czwartek, jakieś eventy i są paczki specjalne, zachowujcie w Fapońcy na paczki specjalne, bo szanse są o wiele większe, a tak to możecie otwierać i po prostu przepierdzielać hajs. I ja to robię dla was, żebyście wy po prostu nie musieli tego robić. No, dlatego ja tutaj squixeluję to dwie paczki do końca i po prostu, no co mogę wam powiedzieć, no wyszło jak wyszło, FIFA Points poszły gdzieś daleko, chyba że w ostatniej paczce będzie Cristiano Ronaldo albo jakaś ikona, ale no, nawet hookoutu dzisiaj nie było, 12 tysięcy FIFA Pointsów, nawet hookoutu, to jest też trochę smutne, ja nie wiem, EA powinno wprowadzić jakiś system, gdzie jeżeli długo nic nie trafiacie, to jakby te szanse są zwiększone czy coś, no bo to jest po prostu dramat. Najlepszym kartą był chyba dzisiaj Davinson Sanchez, 83 obrat, bo był po prostu najdroższy i tyle. Karta myśliwego była jedną z lepszych ruli teraz. No. Materiał trwał 50 minut. 50 minut otwierałem te paczki cały czas. Wyleciało co wyleciało. A wy macie to oczywiście skrócony materiał. No a ja dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za oglądanie. No i co? Tu jeszcze zostały jakieś paczki, ale to nawet się nie opłaca otwierać. Ostatnia paczka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie kupujcie wywołańców. Nie kupujcie. Chyba, że to myślałem, że w parku darmowej będzie jakieś Ronaldo, tak kiedyś było trafione. Dobra, trzymajcie się. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego. Na razie.